Ojca, jedności biskupów ze swoimi kapłanami. Dziś spotykamy się w tej katedrze, która jest matką wszystkich kościołów, by spotkać się z Jezusem, naszym Panem, najwyższym kapłanem. Spotykamy się, by ponowić nasze przyrzeczenia kapłańskie, które wypowiedzieliśmy podczas święceń, że chcemy wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego jako gorliwi współpracownicy biskupów, że będziemy pilnie pełnić posługę słowa, pobożnie sprawować sakramenty i ściśle jednoczyć się z Chrystusem, i to w duchu posłuszeństwa Chrystusowi, którego obrazem jest biskup. Jest nas tutaj dużo, bo przyjechaliśmy, by być ze swoim biskupem, by poczuć tą jedność. Dziś Twój wielki dzień, księże arcybiskupie, jako biskupa, bo wspominamy to ustanowienie sakramentu kapłaństwa, i jako człowieka, bo mija 60 lat od Twoich narodzin. Kapłani tu obecni modlą się dzisiaj za Ciebie, odprawiając mszę świętą w Twojej intencji, co zostało udokumentowane podpisami złożonymi przez księży. Modlimy się za Ciebie, by Twoja wiara nieustannie wzrastała, by przeciwności Cię wzmacniały, a trudności rozwijały, by Bóg obdarzał Cię darami Ducha Świętego, a Matka Boża ochraniała swoim płaszczem. Ten dzień, Wielki Czwartek, który dzisiaj teraz wspominamy, dla każdego z nas, myślę, jest dniem szczególnym. To właśnie wtedy dokonywały się te wielkie rzeczy, kiedy każdy z nas ślubował posłuszeństwo biskupowi, ale przede wszystkim, przyjmując święcenia, oddawał się na wyłączną własność Chrystusowi. Ja pozwolę sobie wspomnieć rok dla mnie szczególny. Był to Wielki Czwartek 1990 roku w katedrze wawelskiej, kiedy dzień wcześniej usłyszałem w radiu komunikat, a raczej audycję o tym, że na wschodzie brakuje kapłanów. Właśnie wtedy przyszła mi myśl, żeby pojechać na wschód. I wówczas, zaraz po mszy świętej, podszedłem do księdza biskupa i poprosiłem o wyjazd. Dziękuję Bogu za tą decyzję, bo 30 lat minęło i dziękuję za to, że prowadząc mnie tutaj, jednocześnie Bóg dał mi poznać tak wspaniałych ludzi i przyjaciół, i biskupów. Pamiętam, ile razy przyjeżdżaliśmy do Rzymu, kiedy jeszcze byłeś sekretarzem świętego Jana Pawła II. Byliśmy dumni, że jesteśmy ze Lwowa, bo zawsze mieliśmy okazję bywać na tych tak zwanych pokojach, oczywiście wieczorem, kiedy Ojciec Święty już poszedł odpoczywać. Byliśmy zawsze wyróżniani tutaj, my ze Lwowa. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Każdy z nas, przeżywając ten dzień, chce ofiarować swoją modlitwę za Ciebie. Jezus spotykał się przed swoją śmiercią z przyjaciółmi: Łazarz, Marta, Maria, później apostołowie. My też przychodzimy do tej katedry,
by spotkać się w gronie przyjaciół. I chcemy Cię dzisiaj zapewnić, że zawsze spotykając się z kapłanami, spotykasz się nie tylko ze swoimi synami, ale i z przyjaciółmi. Dziękujemy Bogu za Ciebie i za Twoją posługę.